Nagrywamy to? Czyli możemy mówić o Wodżu 300DS? Czyli możemy powiedzieć, że z nami jest motocykl adwenturowy o pojemności 300 cm sześciennych pochodzący z Chin? Możemy, ale w sumie nie wiem. Myślę, że część prawdziwych adwenturowców się troszeczkę poobraża, że nazywam taki sprzęt motocyklem adwenturowym, ale tak twierdzi producent i tak jest napisane na stronie internetowej. A skoro tak, to potraktujemy go jako motocykl adwenturowy. Słuchajcie, znowu mam dylemat, co powiedzieć o motocyklu, który pochodzi z Chin, bo w sumie nie powinienem mówić, że jest fajny, bo mnie zjecie w komentarzach. W sumie nie powinienem powiedzieć, że ma całkiem fajny silnik, bo znowu mnie zjecie w komentarzach. I w sumie też nie powinienem powiedzieć, że ma dobre zawieszenie, bo tak w sumie też nie uważam, że ma dobre zawieszenie, ale całkiem daje radę. Słuchajcie, z nami prosty motocykl turystyczny. Prosty, niedrogi, ale całkiem nieźle wyposażony. Nie jest to prawda tak wyposażony jak chociażby Zontes 310T, ale Zontes jest też droższy. Nie ma tyle mocy co konkurencja, natomiast jest najtańszy w stawce. Więc jeżeli szukasz czegoś niedrogiego, czegoś co sprawdzi się zarówno w mieście, czegoś co sprawdzi się na trasie, gdzieś na jakichś krótkich, a nawet i dłuższych wyprawach motocyklowych, to być może Wodż 300DS będzie motocyklem, któremu będziesz mógł zaufać. W ramie znajduje się jednocylindrowy, czterosuwowy silnik o pojemności niecałych 300 cm sześciennych. Noska generuje 26 koni mechanicznych. Tak jak mówię, niedużo. Moment obrotowy mamy w granicach 23,5 Nm. Dopiero teraz, kiedy nagrywamy ten odcinek, zacząłem czytać dane techniczne i sprawdzać, jaką mocą dysponuje ten motocykl, jak duży ma zbiornik paliwa i tak dalej, ponieważ wiem, że kiedy wczytam się w dane techniczne, to już w pewien sposób nastawiam się do motocykla. Tutaj chciałem tego uniknąć i naprawdę starałem się podchodzić do niego jak nie do motocykla chińskiego i nie dawać mu taryfy ulgowej. Wziąłem sobie do serca to, że na stronie jest napisane Adventure i po prostu zabrałem go w teren. Zabrałem go w teren i pojeździłem troszeczkę czasami za ostro, troszeczkę tak jak pewnie część z Was mogłaby jeździć tym motocyklem, jeżeli gdzieś w podróży natrafi na jakąś przygodę, no bo do tego służą motocykle adventure'owe. Nie tylko do topienia, ale do przeżywania przygód i do takich spraw ten motocykl myślę, że nadaje się doskonale. Czy jest najlepszy w stawce? Oczywiście, że nie. Czy sprawi, że będziesz się uśmiechał? Myślę, że tak, jeżeli będzie Ci się podobał, bo o to chodzi w motocyklach. Jeżeli Tobie się spodoba, to tylko i wyłącznie o to chodzi. Wodż 300DS jest motocyklem do bólu prostym. Nie ma tutaj praktycznie nic nadzwyczajnego w wyposażeniu. Nie macie żadnej elektroniki, oprócz tej podstawowej, czyli wtrysku paliwa, ABS i tak dalej. Nie macie elektrycznie regulowanej szyby, nie macie wyświetlacza TFT, nie macie automatycznie otwieranego zbiornika paliwa czy siedzenia. Natomiast macie prostotę. Prostotę, która Was nie zawiedzie w warunkach terenowych, w warunkach wyprawowych i prostotę, dzięki której zapłacicie za ten motocykl mniej. Znowu schodzimy do kasy. Słuchajcie, czytam... Kręci Pan? Słuchajcie, czytam dane techniczne, czytam. I to, co rzuca się w oczy, to na pewno rozmiar koła przedniego. 17-calowe koło z przodu. Przekonałem się dosyć boleśnie, kiedy wpadłem w taką nieplanowaną dziurę, której nie widziałem, aż mój kręgosłup poczuł. Natomiast słuchajcie, no, mamy aluminiowe koła i asfaltowe opony. Jeżeli tak jest, to raczej nie powinniśmy myśleć o tym, że jest to motocykl do jazdy w terenie. Natomiast tutaj troszeczkę mieszamy te style, dlatego cały czas będziemy przy tym terenie zostawać. Hamulec nie jest brzytwą, oczywiście nie możemy go porównywać na przykład do hamulców Vibre stosowanych w Dominarze, nieco inny styl motocykla, ale tamten hamulec jest zdecydowanie ostrzejszy i dużo bardziej wrażliwy na, jak to się mówi? O, właśnie chciałem powiedzieć o dozowalności, mi wypadło to słowo z głowy. Zbiornik paliwa 16 litrów, proszę Państwa, 16 litrów pomieścicie przy spalaniu 3,5 powiedzmy
więc no, dystans między tankowaniami możecie wykonać spory i pozycja za kierownicą też pozwoli na to, ty patrzysz, w ogóle tam jest poziom jakiś w tym obrazku? I te kilkaset kilometrów jesteście w stanie naprawdę na tym motocyklu pokonać bez przerwy, jest wygodnie. Jest sporo miejsca nawet dla osoby mojego wzrostu, czyli około 1,86 m, więc spokojnie do turystyki ten sprzęt się nadaje. 18,5 tysiąca, tyle musicie zapłacić za DSA 300 bez kufrów. Jeżeli chcecie wyposażyć go w kufry, te, które widzicie tutaj, musicie do tej puli dołożyć, ile panie Piotrku, bo nie pamiętam, 21 600. Tyle kosztuje motocykl, który mamy tutaj z nami. Czyli wychodzi na to, że za te kufry trzeba zapłacić 3000 zł. No nie jest to mało, chociaż biorąc pod uwagę, że średnio za kufer wytworzony w Polsce przez jakąś manufakturę trzeba zapłacić ponad 1200 albo już nawet 400 albo 500, nie wiem nawet ile już kufry aluminiowe kosztują, to nie jest jakaś zatrważająca cena. Oprócz tego w tej cenie mamy zestaw orurowania, do którego to wszystko przykręcimy, to też jest dosyć ważne, to też swoje kosztuje. No ale nawet jeżeli jesteśmy malkontentami i byłoby za dużo, to na obronę, no, trzeba powiedzieć, że one są naprawdę fajnie wykonane i przemyślane. Mamy paseczek, który sprawia, że te rzeczy nie wylatują. Mamy pokrowiec wewnętrzny, który sprawi, że nie pobijacie sobie kasku czy innych gadżetów, które przewozicie. Ja na przykład często przewożę aparat z plecak z aparatem, to fajnie, jeżeli on nie będzie latać tam w środku za bardzo. No spoko sprawy, spoko. Oprócz tego mamy te kufry oklejone taśmą odblaskową, to też fajne sprawy. I wszystko jest takie w tych kufrach klasyczne i przemyślane. Ja już nieraz miałem do czynienia z kuframi aluminiowymi różnego rodzaju i szczególnie chińskimi kuframi aluminiowymi. I to naprawdę jest, nie wiem z jakiej blachy jest zrobione, ale jest tak zrobione, że jest sztywne i to mnie kupuje. Przepraszam cię, Wodzio Polska, ale muszę to zrobić. No i patrzcie, motocykl leży. I to jest ważne, że to jest tak w miarę spasowane fajnie, bo nie tylko leży na kufrze, ale leży i na gmolu. Czyli jeżeli się przewrócisz, to masa motocykla rozbija się na dwa punkty. Wiecie, są to pierdoły, ale jeżeli zaczynacie jeździć gdzieś poza utwardzonymi szlakami, ma to ogromne znaczenie. I teraz tak, macie dwa kufry boczne i macie dwa gmole i one sprawiają, że motocykl, nawet jak położycie, to on nie leży na płasko, więc podchodzicie po prostu i możecie go bez większego problemu podnieść i pojechać dalej. Chodź pan, pokażę panu wyświetlacz, bo tu też, chociaż jest prosty, to się dzieje sporo. Obrotomierz klasycznie, prędkościomierz klasycznie, informacje o zapiętym biegu też klasycznie, poziom paliwa, spalanie o 2,5 pokazuje, patrz pan. Widzisz pan, to nawet całkiem niezły wynik. 391 km ODO. Temperatura silnika, ładowanie, informacje o ewentualnych błędach, informacje o błędach ABS-u i cała masa innych rzeczy. Pod spodem mamy gniazdo USB, tak figlarnie zamykane, że trzeba tą gumeczkę najpierw odciągnąć i zamknąć, więc jest szansa, że nie zaleje się podczas pierwszej przejażdżki w deszczu. Ach, gmole, zobaczcie, to jest historia. Wszystkie motocykle chińskie są wyposażone w gmole. Takie gmole, że można by nimi łamać drzewa. Mam nadzieję, że nikt z was nie wpadnie nigdy w drzewo, ale to orurowanie tutaj, no robi wrażenie. Tutaj dosyć mocno wystaje ta rurka, ale jest miejsce, żeby sobie halogeny przyczepić, jak przystało na Adventure'a. A oprócz tego, ja wam pokażę coś. Kiedy jedziesz znużony w trasie, możesz sobie nogi położyć tutaj, możesz sobie nogi położyć tutaj. I pewnie to was śmieszy, ale są takie trasy, że każda zmiana pozycji za kierownicą jest na wagę złota. Nie ma kontroli trakcji. Można powiedzieć, że przy tej mocy nie jest potrzebna. Natomiast słuchajcie, no jeździmy w terenie tutaj po kopnym piachu. To nie jest motocykl prudowy! To jest turysty! I to koło buksuje. Natomiast na tyle jest lekki ten sprzęt, że bez problemu myślę, że osoby początkujące dadzą sobie radę podczas jazdy terenowej. No ale zobaczcie, powolutku sobie przyjeżdżam do pola namiotowego, z trasy gdzieś jakiś przejazd, gdzieś dojazd do jakiegoś fajnego miejsca, które można zobaczyć, a polecił ci je kumpel. Więc spokojnie, o, nóżka. Kiedy dostajecie nowy motocykl chiński na testy, możecie pomyśleć, że no dobra, jest ładny i będzie ładny, tak? Natomiast jeżeli przede mną dany sprzęt posiadało już w rękach swoich paru katów, no to wychodzą wszelkie bolączki. Wychodzi rdza najczęściej na spawach, wychodzą problemy gdzieś z pasowaniem, coś zaczyna, o, telefon wypadł, coś zaczyna brzęczeć, coś zaczyna latać. Tutaj na razie takich rzeczy nie stwierdziłem. Gdybym miał jeździć tym sprzętem na co dzień,
to chyba zrezygnowałbym z tych opon radialnych marki Cordial. Marki Cordial jest taka marka. Jest taka marka opon Cordial. Jeżeli miałbym jeździć tym motocyklem, to bym zrezygnował z tych opon. Założyłbym coś takiego z grubszymi nacięciami i takimi nacięciami bardziej w tą stronę niż w tą, bo to wtedy dawałoby mi więcej trakcji poza asfaltem i myślę, że każdy, kto zdecydować by się chciał na motocykl tej klasy i myślałby o zjeździe z utwardzonych nawierzchni na troszeczkę luźniejsze, to jest słowo klucz, myślę, że mógłby być zadowolony z tego motocykla w takich warunkach, ponieważ jest prosty, ma bardzo fajny silnik, elastyczny silnik, chociaż nie najmocniejszy silnik w stawce. Zawieszenie oczywiście mogłoby być dużo lepsze, mogłoby mieć regulacje, mogłoby mieć całą masę innych rzeczy, ale wtedy każdy z Was musiałby za to zapłacić, jeśli chciałby się stać właścicielem takiego motocykla. A no i najważniejsze, nie ma wyłącznika ABS, a mógłby być. A proszę Państwa, właśnie. To są rzeczy, których się nie da oszukać. Jeżeli miałbym powiedzieć, że Zontes 310T jest jakimś innym motocyklem niż w rzeczywistości jest, to byłby takim trochę KTM-em. A jeżeli miałbym powiedzieć, że Vodge jest innym motocyklem niż w rzeczywistości jest, to byłby Hondą Crossrunner albo Crosstourer albo czymś takim, ze względu na tą lampę w technologii Full LED i w tym charakterystycznym kształcie, ale nie tylko dlatego, również ze względu na silnik. Jest taki chrapliwy, moment obrotowy jest osiągalny bardzo fajnie i bardzo fajnie wchodzi na obroty. Nie wiem, czy jest to zasługa wtrysku, czy po prostu całości, czy nawet pasowania tego silnika, ale podoba mi się bardzo. No i faktycznie zawias nie lubi jakichś tam mocnych uderzeń, takich nieoczekiwanych zwrotów akcji, ale cóż, w terenie tak się zdarza, nawet nie w terenie, tylko podczas różnych wycieczek. Ta droga zawsze była równa, zawsze była, no dobra, może nie równa, ale taka sfałdowana, nie było wyrw, nie było dziur. Nagle te dziury się pojawiły, popadał deszcz, ktoś zrobił przecinkę i koniec, nie ma jazdy turystycznej, wydaje się, zaczyna się jazda offroadowa i w takim momencie tutaj mamy dosyć mały prześwit, a z małym prześwitem pojawiają się problemy. Również ta kość wystaje dosyć sporo na spód, także jeżeli wybierasz się na jakieś, albo chciałbyś się wybierać takie turystyczne miejscówki, to zdecydowanie polecam uważać na podwozie, na felgi i na zawias, który no nie zawsze wyrabia, ale spokojnie, niewielka pojemność, niewielkie gabaryty i masa, chociaż nie najniższa w tej klasie, sprawia, że no da się nim po prostu manewrować i w razie problemów przejechać na listonosza taki problem. Także spokojnie, spokojnie, więcej na wojnie. Bardzo ważna kwestia. Na Vodge'u 300DS możecie jechać na stojąco. To nie jest oczywiste dla motocykli tej klasy. Na przykład w Zontesie przez te niesamowicie ostre rysy jazda na stojąco jest praktycznie niemożliwa, co może niektórych denerwować, kiedy będą chcieli opuścić asfalt. No pomimo tego wszystkiego, o czym powiedziałem przed chwilą, to są to tak naprawdę pierdoły, z którymi każdy sobie poradzi, które nie są w żaden sposób zaskakujące. Jeżeli chciałbyś kupić KTM-a, jeżeli chciałbyś kupić Hondę CRF 300 Rally, to na pewno nie jest to motocykl dla Ciebie. Natomiast jeżeli zastanawiasz się nad pierwszym krokiem, nad motocyklem niedrogim, ale nowym, nad takim, który raczej nie będzie zawodny, bo słuchajcie, no te czasy, kiedy te Chińczyki psuły się na potęgę, myślę, że się skończyły, chociaż to też nie jest żadna reguła, są już za nami, ale macie dwuletnią gwarancję, czyli przez 2 lata praktycznie nie musicie się przejmować tym, co będzie się działo z tym sprzętem. Oczywiście nie ma co ukrywać, Vodge jest nową marką na rynku polskim. Ja chyba jeszcze w ogóle nie widziałem żadnego Vodge'a oprócz tego. I z tym związane są pewne choroby wieku dziecięcego, których oczywiście nie życzę importerowi, bo jeżeli one się pojawiają, to później one też się przekładają na problemy między klientem a importerem. Chodzi o serwis, chodzi o dostępność części, o know-how, jeżeli chodzi o naprawy różnego rodzaju i czynności serwisowe, dlatego mam nadzieję, że wszystko pójdzie tak jak powinno i szybko Vodge zadomowi się na polskim rynku i tych motocykli będzie jeździć po prostu dużo, bo w ogóle im więcej motocykli w Polsce, tym wszyscy będziemy szczęśliwsi i bardziej uśmiechnięci. Tymczasem ja dziękuję, trzymajcie się i cześć i pa!